Skoro się zrobiło tak miło, to teraz zapraszam na scenę Lilu. Wraz z chórem żeńskim. Przytulamy się do odbiorników. O. No tak, tak. Ten czas. W istocie. I śpiewamy? Śpiewamy. Troszkę. Dodać, że on patrzy na nią dosyć obojętnie. Bez wątpliwości czy go żal, jaki zajmie moim widok, nie trząsa jego libido bynajmniej. Jeszcze tylko dodać pozostaje, że zaraz się miną pewnie, nie zauważając nawzajem, bo oboje w pędzie graniczącym z paniką. Tak potwornie spieszą się donikąd, tak biegną gdzieś pod nieistniejący adres, że aż trudno uwierzyć, że to skończy się tak nagle, bo jakby czując to, co ma przyjść, ona go widzi i spostrzega, że on zauważa, że ona patrzy, przejawiając styl, co raczej nie jest znany tubylcom, nieruchomieją i patrzą na siebie milcząc i stoją tak w mowie przez parę sekund. Temu, co jest w nich dosłowne, na przekór, a ich oczy przez ten moment, bez żadnych romantycznych brzonek, są dla siebie bardziej niż znajome. Nie wiedzą nic o sobie i do głowy by im nie przyszło, że na tę krótką chwilę wiedzą o sobie wszystko nie ma. Gasi we mnie cynizm, bo sprawia, że jest coś między nimi, czego nie podejmę się wysławiać. Rzekło, a tyle mi mówisz, a niewiele z tego wiesz.